Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na naszym kanale Kawy Gowesny, a to jest sprzątanie klatki Piesiosława, dokładnie tak, wreszcie. Tą całą wspaniałą zabawę zaczynam od wyjęcia wszystkich akcesoriów z klatki, wszystkie mostki, piętereczka, miseczki, paśniczki, co z tego, że wszystko mam w liczbie pojedynczej, wyjmujemy, no i powoli zaczynam demontaż prętów. Oczywiście Piesiosław nam tutaj przez cały czas towarzyszy. Także lecimy z tym koksem, moi drodzy. Czas teraz na najbardziej brudną i nieprzyjemną dla mnie robotę, czyli wyrzucanie całego brudnego feletu z kuwety. Także bierzemy wór i lecimy z tym. Na szczęście ja już mam doświadczenie w operowaniu tą łopatą. Wiecie, no, za dzieciaka się kopało doły w piasku, więc doświadczenie życiowe jest. Jezu, co ja mówię? Ale jesteśmy już prawie na finiszu. Piesiosław się oczywiście tutaj przechadza. Pakujemy całą ekipkę i lecimy do łazienki. Oczywiście jakby było inaczej, gdyby Piesiosław nie poszedł z nami. Idealnie się ta klatka tutaj mieści, jak widzicie. No i teraz zaczynam mycie całej kuwety. Na początku spłukuję ją wodą, a potem myję octem i gąbką. Ogólnie szuruburu, tak. Bardzo polecam ogólnie ocet. Do mycia wszystko super schodzi, także gites, spłukujemy. I nawet koncert bębniarski mam tutaj, odcykam. Okej, także popisałam się troszeczkę moją karierą muzyczną. I know, ale wracamy do brudnej roboty. Myjemy matę łazienkową, spłukujemy wodą, a na szczęście następnie szorujemy szczotą. Ale się zrymowało. Oh my gosh. Dobra, wracamy do naszego studia nagraniowego. Matko, jak to brzmi. No i zostajemy Piesiosława, który gryzie poidło. Nie przestajesz mnie zaskakiwać, mój drogi. No i wycieramy. Wycieranie jest bardzo ważne, żeby kuweta była sucha i nie przykleiła się do jej dna ściółka. Piesiosław oczywiście mi pomaga, jakby było inaczej. No i na plan wjeżdża żwirek. Używam peletu drewnianego i rozprowadzam go po całej kuwecie. Wjeżdża tak zwany dywan, czyli mata łazienkowa wyprana. Świeża, mam drugą na zmianę, więc Piesiosław oczywiście wszystko musi wypolerować swoim jęzorem. I pręty wracają na swoje miejsce. Pięterko, wszystko zaczynamy tutaj już, wiecie, układać. Czyściutki, wyprany kocyk. Umiejscowię tutaj na pięterku. Mostek, wszystkie akcesoria wracają do klatki. Paśniczek wypełniamy siankiem. I za chwilę koniec naszego sprzątania, będziecie mogli zobaczyć za chwilkę desperację Piesiosława za każdym razem, gdy czysta klatka jest posprzątana, a ja go nie chcę jeszcze wpuścić po prostu. To jest wspaniały spektakl desperacja Piesiosława. Zapraszam. No i klateczka jest już czysta i wysprzątana. No i takim sposobem on ma czystą chatę, a ja muszę teraz posprzątać ten cały syf. Także życzę mi miłej zabawy.